Witam. Dzisiaj powiemy o kolejnej bardzo fajnej rzeczy w Naruto, jaką jest trening Kyubiego, a raczej jego część. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którym bardzo dziękuję za pieniążki. W zasadzie to chcę porozmawiać tylko o pierwszym etapie treningu nad Kyubim, gdzie Naruto musiał zaakceptować swoją złą wersję przed wodospadem prawdy. Co prawda, ta część była krótka i może dla niektórych nawet niezbyt ważna, ale mi osobiście przypadła do gustu. Zwłaszcza, że możliwe, iż idzie za nią pewna ideologia, o której chcę porozmawiać. Filmik ten będzie inny niż dotychczas, dlatego domyślam się, że niektórym się to nie spodoba, jednak zachęcam do obejrzenia w całości i ocenienia mojego punktu widzenia. Wpadłem na ten pomysł oglądając filmiki na YouTubie, a konkretnie wykłady Jordana Petersona, które tłumaczone są na kanale Wojna Idei. Serdecznie polecam, bo można z tego naprawdę dużo wyciągnąć, ale nie przedłużając, psycholog ten niejednokrotnie wspomina o rosyjskim pisarzu, który opisywał życie w łagrach. Otóż autor twierdzi, że każdy posiada w sobie zło i bardzo łatwo je czynić, a istotą tego jest to, aby tego nie robić. Zastanowić się, zaakceptować, że jesteś zły i się temu opierać. Brzmi znajomo? Nie mam pojęcia, czy twórca się tym sugerował, jednakże jest to bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w anime. A dla tych, co nie wiedzą, bardzo dużo aspektów w Naruto jest inspirowanych z kompletnie innych utworów, często niezwiązanych w ogóle z tematem anime czy mangi. Tak więc Motoi na samym początku chce, by Naruto usiadł na środku małej wysepki i zamknął oczy, a wtedy dostrzeże prawdziwego siebie. Jest to bardzo podobne do po prostu zastanowienia się nad swoim życiem. Gdy już to robi, jego odzwierciedlenie zła zadaje mu bardzo trafne pytania i spostrzeżenia, które w nim siedzą. Zły Naruto dosłownie potwierdził, że jest prawdziwy i żyje głęboko w jego sercu, a Naruto odtrąca go, uważając, że go nie zna. Moim zdaniem jest to klasyczne zamykanie oczu na problemy i to nie muszą być jakieś gigantyczne rzeczy jak chęć mordowania, ale małe głupotki jak to, że Naruto nie chciał dać autografu, dlatego że w głębi serca nadal nienawidził ludzi za to, jak jeszcze go chwilę temu traktowali. To właśnie te małe rzeczy powodują to, kim jesteśmy, a Naruto w tamtym czasie jeszcze nie był w stanie zaakceptować tej prawdy. Kolejną rzeczą jest to, że ten zły Naruto twierdzi, że jest tym prawdziwym, a nie ten Naruto, którego znamy od dziecka. To również nieraz psycholog przytaczał na swoich wykładach, to jest to, co mówiłem przedtem, każdy z nas jest zły, a dobro to tak naprawdę kontrola swoich złych uczynków. Dużo prościej jest zrobić rzeczy złe niż dobre. Przykładowo, nieraz ktoś daje się ponieść emocjom i bije drugą osobę chociażby za to, że obrażała kogoś bliskiego i ktoś powie okej, ale przecież to jest dobry powód. Według autora książki, aby człowiek czynił zło, musi je najpierw uznać za dobro lub za rzecz rozumną i zgodną z prawem. Czy ten ktoś uzna, że przywalenie komuś w mordę i liczenie na to, że sobie głupi ryj rozwali jest okej, bo przecież miał ku temu powody? Pewnie tak, a czy bicie ludzi jest złe? No jasne. Zapewne bardzo dużo osób posuwało się o krok dalej i było w stanie zabić drugą osobę tylko dlatego, że ta przykładowo wyzwała jego matkę. Chyba każdy z nas może się postawić w takiej sytuacji, a jeśli twierdzi, że nawet taka myśl by mu nie przemknęła przez głowę, to prawdopodobnie nie jest w stanie zaakceptować tego, kim jest. Następna rzecz, którą mówi zły Naruto, to to, że nie jest on w stanie się go pozbyć i tutaj też mi to świetnie pasuje do tej ideologii, bo czy możemy pozbyć się złych myśli? No nie. Chodzi o to, żeby nad nimi panować, nie iść tą drogą i akceptować to, że będziemy musieli już z tym żyć. Wizja ta jest mroczna i może się wydawać bardzo okrutna, ale prawda jest taka, że życie jest cierpieniem i ciągłą walką, która niekoniecznie rozgrywa się na pięści, miecze czy pistolety, a chyba częściej w głowie z samym sobą i jest to walka, jak chociażby pokazuje anime, bardzo ciężka. Choć w bajce zostało to przedstawione dość ekspresowo, to nie siła Naruto miała tu jakiekolwiek znaczenie, a właśnie jego umysł i to, jak sobie poradził z tą drugą połówką siebie. Jakiś czas później, po tym jak Motoi opowiedział Naruto historię Killera Bee, ten chciał pobyć sam i pomyśleć.
Stwierdził wtedy, że nigdy się nad tym nie zastanawiał, ale to prawda, że zły Naruto jest nim, a ten nadal nie jest pewien, czy mieszkańcy Konohy mu ufają, bo zmienili zdanie na jego temat z dnia na dzień. I co tu dużo mówić, ja mogę się postawić również w jego sytuacji. Sam nie zastanawiałem się nad tym nigdy, a czasem w mojej głowie pojawiają się naprawdę czarne scenariusze. Dopiero gdy usłyszałem historię właśnie z ust Jordana Petersona, który zrozumiał to dzięki książce Sołżenicyna. A wszystko to przez przypadek. W końcu przychodzi druga próba Naruto versus jego zła wersja. Sam Naruto przyznaje, że pokonanie siłowe na nic się zdadzą i nie ma szans go pokonać. W zasadzie potwierdził też, że nie jest w stanie wyrzucić z serca swojej złej połówki. Dodatkowo pada tam jeszcze jeden świetny argument. Taki, że Naruto jest w stanie zrozumieć tylko jego zła część, a on ponownie potwierdza, że będzie musiał zaufać mieszkańcom, ale dopiero gdy uwierzy w siebie. I może brzmieć to trochę jak kołczowe zdanie, ale można z tego coś też wynieść. Chociażby to, że siebie jesteśmy w stanie zmienić, a innych niekoniecznie, ale musimy też w nich wierzyć czy pomóc. Na koniec, gdy zła wersja Naruto chce go zaatakować, ten go przytula. Dziękuję za wszystko, co dla niego zrobił, akceptuje go i mówi, że stanie się taki jak on, ponieważ nim jest. Łącznie ten trening wyniósł może z 20 minut i był rozbity na niecałe 3 odcinki, a jak się okazuje, stoi za tym głębsza idea, a może tylko moja interpretacja, nie mam pojęcia. Co mogę powiedzieć, to tylko to, że te odcinki zanim przeanalizowałem, to już wtedy, 8 lat temu jak wyszły, coś we mnie tknęły. Według mnie ideologia złem w nas samych jest świetnie pokazana w tych odcinkach Naruto. Być może nawet była pewną interpretacją właśnie przemyśleń autora książki Archipelag Gułag. Powołałem się tylko na to, co obejrzałem w internecie i co zapamiętałem z wykładów, które zobaczyłem. Nie jestem psychologiem, ale zawsze mnie to poniekąd interesowało. Dlatego ciekawi mnie, jak się podoba wam moja wizja tych odcinków i czy gdyby naszła mnie jeszcze kiedyś taka ochota na coś podobnego, to czy to robić, czy niekoniecznie. Myślę, że do takich rozkmin trzeba dorosnąć, przeżyć trochę, żeby chociażby o tym mówić i choć spodziewam się, że ten filmik będzie naprawdę słabo oglądany w porównaniu do reszty, bo raczej jest dla widowni starszej, tak nie obchodzą mnie cyferki, a przynajmniej mam nadzieję, że choć jedną osobę skłoniłem do refleksji i chciałbym tylko powiedzieć, że to nic złego myśleć o złych rzeczach, gorzej gdy je czynisz. Osobiście niejednokrotnie się zastanawiałem, czy jest coś ze mną nie tak, gdy rozmyślałem o naprawdę mega mrocznych rzeczach i często w głowie pojawiały się też nawet jakieś plany, ale na szczęście starczało mi na tyle rozsądku, żeby tego nie robić. Jak się okazuje, to całkiem normalna rzecz, tylko o tym nikt nie mówi, a ja sam przez te filmiki zmieniam swój światopogląd i też siebie. Broń Boże, nie chcę brzmieć jak jakiś coach, a przedstawiam wam tylko mój punkt widzenia. To już by było na tyle w tym filmiku. Zapraszam na mojego Discorda i fanpage'a. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!